co zrobić, jeśli nie zgadzam się z czymś, co słyszę w kościele? Na sam początek potraktujmy tę sytuację nie tylko jako problem, ale jako szansę. Szansę na to, żeby zbliżyć się do Kościoła, poznać siebie Jezusa Chrystusa i też potraktować siebie poważnie, jak i tego człowieka, który stoi obok mnie w kościelnej ławce i razem ze mną się modli. Na sam początek zastanówmy się, czego dotyczy materia, z czym ja się tak naprawdę nie zgadzam. Jeśli jest to jakaś kwestia, którą usłyszymy na kazaniu, na przykład jakaś diagnoza społeczna, czy postawiony przez mówiącego kaznodzieję problem, warto wyjaśnić to od razu, pójść po mszy świętej do zakrystii i zapytać się, co miał na myśli, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Warto też sięgnąć do jakiejś lektury, do jakiejś książki, czy też do licznych bardzo teraz portali katolickich, które bardzo często piszą o wielu problemach i wielu zagwozdkach, które na co dzień mają wierni. Jeżeli jednak nasza niezgoda dotyczy czegoś fundamentalnego, jakiejś prawdy wiary, czy jakiejś kwestii związanej z moralnością, a szczególnie takiej kwestii, która będzie ważyć na naszym uczestnictwie w sakramentach, warto stworzyć sobie dużo lepsze warunki. Przede wszystkim poprośmy kogoś o wsparcie. Czy to będzie ksiądz, czy to będzie jakaś osoba konsekrowana, czy jakiś doświadczony świecki. To musi być osoba, do której mamy zaufanie, którą szanujemy i która też zna się na tej materii i będzie umiała nas poprowadzić przez tę trudniejszą sytuację. Poprośmy ich o pomoc, poprośmy ich o wsparcie, o spotkania, które będą mogły, gdzie będziemy mogli dzielić się naszymi przemyśleniami i dojść do rozwiązania problemu. To dobrze też w tym czasie znaleźć sobie jakiegoś stałego spowiednika, dobrze jest regularnie się modlić. Powiecie, no ale może te środki są zbyt przesadzone, ktoś, na przykład ksiądz powie, że nie ma czasu, zdziwi się w ogóle takim podejściem. Jakiś czas temu papież Franciszek wydał adhortację apostolską Amoris Laetitia, gdzie właśnie do rozwiązywania najtrudniejszych problemów sugeruje takie podejście, to znaczy indywidualne duszpasterstwo, spotkania, prowadzenie, wspólne rozeznawanie. To są środki, których mówi już cały Kościół, nikt nie będzie zupełnie nimi zaskoczony, kiedy właśnie o nie poprosi. Powiecie, no ale może to nie warto, może mój problem nie jest na tyle istotny. Są przynajmniej trzy powody, dla których warto sobie stworzyć tak dobre warunki do tego, żeby tę sytuację rozwiązać. Po pierwsze, w dialogu dużo szybciej dochodzi do rozwiązania problemu. To jest doświadczenie zarówno par, jak i zwyczajne doświadczenie przygotowań do sesji egzaminacyjnej, kiedy z kimś rozmawiamy, dużo szybciej jesteśmy w stanie jakieś pojęcie zrozumieć. Po drugie, w takich sytuacjach, które są ważne w całym naszym życiu, wkradają się emocje, często jakieś trudne, często gdzieś poukrywane. One mogą też zaciemnić zrozumienie danego zagadnienia. Warto, żeby ktoś nam w tym cały czas towarzyszył, pomagał, pokazywał, że to wcale tak nie jest, jak rozumiemy, że rzeczywistość wygląda trochę inaczej. I po trzecie, w tych sytuacjach też często będzie dawać o sobie znać nasze życiowe doświadczenie, często niełatwe. Warto, żeby takie spotkanie ze sobą przeżywać z kimś, komu ufamy, kto to przyjmie, kto zaakceptuje, żebyśmy z tym nie zostali sami. Na sam koniec taka sugestia, taka rekomendacja. Nie odchodźcie z Kościoła, nie przestawajcie uczestniczyć w życiu liturgicznym, nie przestawajcie się modlić. Dlaczego? No i tu znowu kilka powodów. Po pierwsze, zostaniecie z problemem sami. Tyle się teraz mówi, że Kościół jest trudny, że trzeba znosić drugiego człowieka, ale bycie we wspólnocie daje też przywileje i to jest jeden z nich. Możecie poprosić o pomoc, ktoś was może wspomóc, ponieść przez jakiś czas. To po pierwsze. Po drugie, Kościół głosi Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię. To jest źródło niesamowitego bogactwa, świeżości, nowości. To jest też potężna siła przemiany naszego życia. Ale Kościół ma też 2000 lat doświadczenia w głoszeniu tego, więc dlaczego z tego skarbca nie skorzystać? Dlaczego nie pozwolić sobie rzucić trochę tego światła na nasze życie? Myślę, że nie ma drugiego takiego miejsca. I po trzecie, jeżeli odejdziecie z Kościoła tylko ze względu na jeden problem, tylko ze względu na to jedno zagadnienie, to co z tymi pozostałymi, z którymi się zgadzacie, które doceniacie, które widzicie jako wartościowe? Myślę, że to nie jest najrozsądniejsze podejście.
Dziękuję Wam serdecznie za wspólnie spędzony czas. Ciekaw jestem, co Wy w tym temacie myślicie. Zapraszam Was także do pozostałych odcinków Neona, do wszystkich innych miejsc, w których jest Catholic Voices. Trzymajcie się i do zobaczenia.